Sara wzięła głęboki oddech. Spojrzała na wiszące na ścianach zdjęcia modelek, aktorek i piosenkarek. Równie dobrze mogła to powiedzieć. Eleanor jest robotem. Nie będzie jej osądzała. Chcę, wyszeptała zawstydzona. Chcę być piękna. Eleanor zaklaskała w dłonie. Być piękna? Co za wspaniałe życzenie. Ale jest też wielkie, Saro, a ja jestem malutka. Daj mi 24 godziny, a wymyślę plan, by je spełnić. Dobra, nie ma sprawy, odparła Sara. Nie wierzyła ani trochę, że robotowi uda się zmienić jej wygląd. Nawet nie do końca wierzyła w to, że prowadzi z nim rozmowę. Kiedy Sara obudziła się następnego ranka, Eleanor stała w kącie nieruchomo i bez życia. Niczym inne ozdoby w pokoju, ani trochę bardziej żywa niż pluszowy Freddy Fazbear, który siedział przy jej łóżku, od kiedy skończyła 6 lat. Może cała ta rozmowa z Eleanor była po prostu wyjątkowo realistycznym snem? Po południu, kiedy Sara wróciła ze szkoły do domu, Eleanor okręciła się w talii, uniosła i opuściła ramiona i płynnie podeszła do Sary. Mam coś dla ciebie, Saro, powiedziała Eleanor. Sięgnęła za plecy i wyciągnęła naszyjnik. Gruby i srebrny, z dużym wisiorkiem w kształcie serca, które wyglądało jak z kreskówki. Był nietypowy, śliczny. Zrobiłaś go dla mnie? Zapytała Sara. Tak, odparła Eleanor. Obiecaj mi coś. Założysz ten naszyjnik i nigdy, ale to nigdy go nie zdejmiesz. Przyrzekasz, że zawsze będziesz go nosić? Tak, odparła Sara. Dziękuję, że go dla mnie zrobiłaś. Jest piękny. I ty też będziesz piękna, powiedziała Eleanor. Ale to wielkie życzenie, Saro. Spełni się po kawałeczku. Jeśli będziesz nosiła ten naszyjnik, to każdego ranka, gdy się obudzisz, będziesz odrobinę piękniejsza niż poprzedniego dnia. Eleanor wyciągnęła ku dziewczynie dłoń z naszyjnikiem, a Sara go przyjęła. Dobrze, dzięki. Nie wierzyła w ani jedno słowo Eleanor, ale założyła naszyjnik. Był bardzo ładny. Dobrze na tobie wygląda, stwierdziła Eleanor. Ale żeby zadziałał, musisz pozwolić, żebym ukołysała cię do snu śpiewem. Teraz? Zapytała Sara. Eleanor skinęła głową. Jest jeszcze wcześnie. Mama nie zdążyła nawet wrócić z pracy. Żeby naszyjnik zadziałał, muszę cię ukołysać do snu śpiewem, powtórzyła Eleanor. No dobra, mogę się zdrzemnąć, stwierdziła Sara. Nie była pewna, czy przypadkiem już nie śpi i nie śni. Połóż się, powiedziała Eleanor, podchodząc zgrabnie do łóżka Sary. Chociaż była robotem, emanowała kobiecością i słodyczą. Sara wsunęła się pod kołdrę. Eleanor usiadła na brzegu łóżka. Zaczęła głaskać dziewczynę po głowie swoją zimną, małą rączką i śpiewać. Zaśnij już, swoje oczka, Saro, zmruż. Zaśnij już, a gdy wstaniesz, twe marzenia spełnią się. Sara zasnęła, nim Eleanor skończyła śpiewać. Rano Sara była zwykle zaspana i niezadowolona z życia.
ale tym razem obudziła się w doskonałym nastroju. Eleanor, jak zauważyła, stała nieruchomo w kącie pokoju, jakby ktoś ją wyłączył. Jej obecność dawała Sarze poczucie bezpieczeństwa, zupełnie jakby robot pełnił straż. Eleanor to tylko nieożywiony przedmiot, pomyślała Sara, siadając na łóżku. Ale potem dotknęła ręką srebrnego serca wiszącego na jej szyi. Jeśli naszyjnik jest prawdziwy, to rozmowa z Eleanor też musiała być prawdziwa. A kiedy dziewczyna odsunęła rękę od szyi, zauważyła coś jeszcze. Jej ramię, a właściwie oba ramiona, zeszczuplały i nabrały masy mięśniowej, a jej cera, zwykle tak ziemista, wyglądała zdrowo i lśniąco. Ze skóry zniknęły pojedyncze, przesuszone placki, a ramiona zrobiły się aksamitne i gładkie. Nawet zwykle spierzchnięte łokcie teraz były mięciutkie niczym kocie noski. Jej palce wydawały się inne, gdy dotykała nimi ramion. Wyciągnęła przed siebie dłonie. Jej dotychczas krótkie paluchy stały się długie, eleganckie i smukłe. Krótkie dotąd i krzywe paznokcie urosły i zaokrągliły się na końcach. Co dziwne, były też pomalowane na piękny, delikatny róż, a każdy paznokieć wyglądał niczym idealny płatek róży. Sara pobiegła do lustra, by przeprowadzić pełną kontrolę swojej osoby. Wciąż miała twarz pani Bulwy, te same nos i ciało, ale teraz jej ramiona i dłonie stały się idealne. Przypomniała sobie słowa Eleanor z poprzedniego dnia. Każdego ranka, gdy się obudzisz, będziesz trochę piękniejsza niż poprzedniego dnia. Sara na pewno trochę wypiękniała. Czy tak miało to działać? Co rano będzie się przemieniać jakaś część jej ciała? Podbiegła do kąta, w którym stała Eleanor. Jestem zachwycona moimi nowymi ramionami i dłońmi. Dziękuję. Zwróciła się do nieruchomego robota. Czy to znaczy, że każdego ranka zmieni się jedna część mnie, aż ulegnę pełnej przemianie? Eleanor ani drgnęła. Jej twarz wciąż miała ten sam wyraz twarzy. Cóż, może po prostu muszę trochę poczekać? Stwierdziła Sara. Jeszcze raz dziękuję! Stanęła na palcach i pocałowała robota w zimny, twardy policzek, a potem pobiegła do kuchni na śniadanie. Jej mama siedziała przy stole z kubkiem kawy w ręku i połówką grejpfruta. No proszę, nawet nie musiałam krzyczeć, żeby wyciągnąć cię dziś z łóżka, powiedziała. Co się dzieje? Sara wzruszyła ramionami. Nie wiem, po prostu wstałam w dobrym nastroju. Chyba dobrze spałam. Nasypała do miski płatków i polała je dużą ilością mleka. Kiedy wróciłam do domu, leżałaś już jak nieprzytomna. Nawet zastanawiałam się, czy nie obudzić cię na kolację, ale spałaś jak zabita, powiedziała mama, obserwując, jak Sara pochłania płatki. I do tego jesz prawdziwe jedzenie. Masz ochotę na drugą połówkę grejpfruta? Pewnie, dzięki, stwierdziła Sara. Kiedy sięgała po owoc, jej mama złapała ją za rękę. Hej, a kiedy tak ci urosły paznokcie? Sara wiedziała, że nie może powiedzieć w ciągu nocy, więc odparła. Pewnie przez ostatnie tygodnie. No, no. Wyglądają świetnie. Mama uścisnęła jej dłoń. I zdrowo. Brałaś te witaminy, które ci kupiłam? Oczywiście Sara ich nie brała, ale przytaknęła. To dobrze. Mama się uśmiechnęła. Widać, że ci służą. Po śniadaniu Sara wybrała różową bluzkę dopasowaną do koloru jej paznokci i poświęciła więcej czasu niż zwykle na ułożenie włosów i makijaż.
szkole czuła się trochę mniej niewidzialna. Myła ręce w łazience, gdy do środka weszła Jillian, jedna z piękności. Dziewczyna spojrzała na siebie w lustrze, a potem rzuciła okiem na dłonie Sary. O, jaki piękny lakier! Zawołała. Sara była tak zszokowana, że ledwie zdołała wykrztusić krótkie... Dzięki! Jillian wybiegła z łazienki, na pewno po to, by przyłączyć się do swoich popularnych przyjaciółek. Ale widziała Sarę. Dostrzegła ją i przynajmniej jedna rzecz jej się w Sarze spodobała. Sara uśmiechała się do siebie przez resztę dnia. Eleanor prowadziła raczej nocny tryb życia. Kiedy ostatnie promienie zachodzącego zimowego słońca zniknęły, okręciła się w talii, poruszyła rękami w górę i w dół i ożyła. Witaj, Saro, powiedziała swoim cienkim głosikiem. Czy jesteś trochę piękniejsza niż wczoraj, tak jak obiecałam? Tak, odparła Sara. Jeszcze nigdy nie czuła do nikogo tyle wdzięczności. Dziękuję. Eleanor skinęła głową. Dobrze, tego właśnie pragnę. Spełniać twoje życzenia i sprawiać, żebyś była szczęśliwa. Sara wciąż nie mogła do końca uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. To niezwykle miłe z twojej strony, ale dlaczego to robisz? Już mówiłam. Uratowałaś mnie, Saro. Wyciągnęłaś mnie ze śmietnika. Wyczyściłaś i przywróciłaś do życia. Dlatego teraz chcę spełniać twoje życzenia jak wróżka. Chciałabyś tego? Jej głos, chociaż metaliczny, był przyjemny. Tak, odparła Sara. Kto nie chciałby takiej wróżki? Dobrze, powiedziała Eleanor. W takim razie nigdy, ale to nigdy nie zdejmuj tego naszyjnika i pozwól, bym usypiała cię śpiewem. Kiedy jutro się obudzisz, będziesz trochę piękniejsza niż dziś. Sara się zawahała. Wiedziała, że jej mama zdziwiła się, gdy wróciła do domu i zastała Sarę śpiącą. Uznała, że jeśli będzie codziennie tak wcześnie zasypiać, mama zacznie się niepokoić, że jest chora albo coś. Poza tym istniała jeszcze kwestia prac domowych. Jeśli przestanie je odrabiać, też wzbudzi podejrzenia, zarówno w domu, jak i w szkole. Pozwolę ci uśpić mnie śpiewem, powiedziała Sara. Ale czy możemy to zrobić za kilka godzin? Muszę zjeść kolację z mamą i odrobić pracę domową. Skoro tak trzeba, powiedziała Eleanor z zawodem w głosie. Ale koniecznie muszę cię jak najwcześniej uśpić. To ważne dla twojej urody. Po kolacji, na którą było spaghetti, Sara spędziła 1,5 godziny nad matematyką i angielskim, po czym wzięła szybki prysznic, umyła zęby i założyła koszulę nocną. Następnie podeszła do Eleanor, która wciąż stała w kącie. Jestem gotowa, powiedziała Sara. Połóż się do łóżka jak grzeczna dziewczynka, odparła Eleanor. Sara wsunęła się pod kołdrę, a lalka podeszła do łóżka. Usiadła na brzegu i dotknęła wisiorka w kształcie serca na szyi Sary. Pamiętaj, by zawsze go nosić i nigdy, ale to nigdy nie zdejmować, powiedziała Eleanor. Pamiętam, odrzekła Sara. Eleanor pogłaskała Sarę po głowie swoją zimną, małą rączką i zaczęła śpiewać. Zaśnij już, swoje oczka, Saro, zmruż. Zaśnij już, a gdy wstaniesz, twe marzenia spełnią się. I znów
Sara zasnęła w mgnieniu oka. Obudziła się wyspana, a kiedy wstała, stwierdziła, że stoi trochę inaczej, jakby dumniej i że jest trochę wyższa. Pobiegła do lustra i podciągnęła koszulę nocną, by odsłonić nogi. Wyglądały wspaniale. Już nie była grubą panią bulwą ze stopami wyrastającymi z przysadzistego ciała. Miała długie, zgrabne nogi o delikatnie umięśnionych łydkach i szczupłych kostkach, jak u modelki. Kiedy przesunęła po nich dłońmi, poczuła gładką, sprężystą skórę. Spojrzała w dół i zobaczyła, że paznokcie jej idealnych, uroczych palców u stóp są pomalowane tym samym różowym lakierem, co te u rąk. Zwykle Sara nosiła do szkoły dżinsy, żeby zasłonić swoje grube nogi, ale tego dnia postanowiła założyć coś innego. Podbiegła do szafy i wyciągnęła śliczną, lawendową sukienkę, którą mama kupiła jej poprzedniej wiosny. Wtedy nie podobało jej się, jak w niej wygląda, ale teraz strój podkreślał jej długie, zgrabne ramiona i nogi. Założyła balerinki i stanęła przed lustrem, by podziwiać efekt. Nadal nie wyglądała dokładnie tak, jak tego pragnęła. Ten kartoflany nos musi zniknąć. Ale zdecydowanie robiła postępy. Pomalowała się lekko, przyczesała włosy i poszła na śniadanie. Jej mama stała przy kuchence i smażyła jajka. Co za widok! Wyglądasz powalająco! Mama z uśmiechem zmierzyła ją wzrokiem. Czy dziś robią w szkole zdjęcia? Nie, odparła Sara, siadając przy stole. Nalała sobie szklankę soku pomarańczowego. Po prostu postanowiłam się dziś trochę bardziej wysilić. Czy to dla kogoś wyjątkowego? Zapytała żartobliwym tonem mama. Przed oczami Sary stanął na moment Mason Blair, ale potem przypomniała sobie, jak na niego wpadła i obsypała go sałatką. Nie, to tylko dla mnie. Mama się uśmiechnęła. Ojej, bardzo się cieszę, że to słyszę. To co, masz ochotę na jajecznicę? Sara poczuła nagle okropny głód. Pewnie. Mama przygotowała po toście dla każdej z nich. Nałożyła na talerz jajecznicę i usiadła. Nie wiem, o co chodzi, powiedziała mama, ale przez ostatnie kilka dni wydajesz się znacznie dojrzalsza i łatwiej się z tobą rozmawia. Pociągnęła łyk kawy i się zamyśliła. Może przez ostatni rok z hakiem przechodziłaś po prostu trudny okres, a teraz z niego wyrastasz. Sara się uśmiechnęła. Wiesz, to możliwe. Ta trudna faza to całe moje życie do momentu spotkania Eleanor, pomyślała Sara. W szkole Sara zobaczyła na korytarzu Abby i poczuła ukłucie tęsknoty. Tyle razem przeżyły, począwszy od czasów, kiedy malowały palcami i lepiły z plasteliny. Ale Abby była uparta. Sara pomyślała, że jeśli będzie czekać, aż przyjaciółka ją przeprosi, może się nigdy nie doczekać. Podeszła do Abby stojącej przy swojej szafce. Cześć, powiedziała. Cześć. Abby dalej grzebała w szafce i nie podnosiła wzroku na Sarę. Posłuchaj, powiedziała Sara. Przepraszam, że powiedziałam ci wtedy te wszystkie przykre rzeczy. Abby w końcu na nią spojrzała. Cóż, miałaś rację. Wciąż lubię kreskówki, naklejki i konie. I nie ma w tym nic złego. Naklejki, konie i kreskówki są fajne. I ty też. Przepraszam. Zgoda? Wyciągnęła rękę, a Abby roześmiała się i zamiast tego przytuliła przyjaciółkę. Kiedy się odsunęła, zmierzyła Sarę od stóp do głów.
Urosłaś trochę, czy co? Sara nie wiedziała, jak to wytłumaczyć. Nie, po prostu staram się bardziej prostować. Świetnie ci idzie. Tego wieczoru Eleanor znów ukołysała ją śpiewem do snu. Następnego ranka, gdy Sara jeszcze leżała w łóżku, spojrzała na swoje ciało, aby sprawdzić, czy zdoła zauważyć, co się zmieniło. Ku jej zaskoczeniu, części ciała, które wcześniej były miękkie i obwisłe, stały się umięśnione i napięte, a te, dotąd płaskie i dziecinne, nabrały krągłości i kobiecych kształtów. Na strój do szkoły wybrała obcisłą koszulkę i jeansową mini. Jej żałośnie mały stanik już na nią nie pasował, więc założyła sportowy, w którym ćwiczyła na WF-ie. Ledwo się w niego zmieściła. Podczas śniadania zwróciła się do mamy. Czy mogłybyśmy iść w ten weekend na zakupy? Cóż, pensję wypłacą mi w piątek, więc jak najbardziej możemy się wybrać, powiedziała mama, nalewając sobie więcej kawy. Potrzebujesz czegoś konkretnego? Sara spojrzała na swoją klatkę piersiową i uśmiechnęła się z zażenowaniem. O! Zawołała zaskoczona mama. Jak mogłam nie zauważyć? Uśmiechnęła się i potrząsnęła głową. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko rośniesz. Ja też nie. To prawda. Zupełnie jakby to się wydarzyło w ciągu nocy, stwierdziła mama. Bo tak było, pomyślała dziewczyna.